Witajcie, bracia i siostry. Nie jestem u siebie, więc nie wiem, jakie tu echo będzie, ale po cichutku ponagrywam coś. Dzisiaj może taki malutki, króciutki, niezbyt ciężki temat. Ciężki, nie ciężki, bo wiecie, poruszamy się w czymś troszkę innym niż mentalne, intelektualne rozprawy. Jest pismo po to, żeby wychowywać nas w pobożności, do wykrywania błędów i żebyśmy szli za Bogiem. Więc pamiętajmy, ja będę starał się w to celować, że ja chciałbym w to celować, nie? Że poważnie bierzemy słowo Boga, to co dookoła się nas dzieje, cały świat, który Bóg stworzył, wszystkie historie naszych przodków. Więc coś, co pozornie brzmi światowo, no cóż to tam światowego, jesteśmy na tym świecie, prawda? To, że świat jest odwrócony sercami do Boga, odwrócony sercami, nie słucha się go, no to co to zmienia w przypadku oślic? Przecież to nic nie zmienia. O czym za chwilkę dojdziemy do tego, nie? Więc jakby nie miejmy tu takiego religijnego podejścia, tylko to my, jako dzieci Boga, jako odrodzeni z nasienia nieskazitelnego, to my mamy dopiero właśnie możliwość wszystko odkręcać, prostować. Nie jesteśmy, żebyście zrozumieli, mam nadzieję, że oczywiście większość z was jest narodzonych i zaczynamy panować, czyli królować w życiu, poprzez to, że wrastamy w śmierć, ale to o tym też kiedyś powiem, nie? Przez te doświadczenia różnych przejść, coś wzrasta, coś maleje, a coś rośnie. Czyli to my mamy prawo czytać słowo i odbierać z Bożym zrozumieniem, jak się rzeczy mają, co jest prawdą i te sytuacje mogą, zapisane w piśmie, mogą nam posłużyć. Dobra, przejdźmy teraz do tych oślic, które wam tam gdzieś w tym jakimś ankietce tam coś zapodałem. Sorry za jakieś dźwięki, szurania, stukania, ale takie wybrałem sobie, wiecie, na temat oślic to słownik wam dużo pokaże. Dużo się działo przy okazji osłów i oślic, ale jak zwykle mam pewną myśl do przekazania, więc nie będziemy robić analizy czy rozkminy na temat wszystkich wyrywków i wersetów, gdzie występowały osły czy oślice, że tam gdzieś było to też pełne znaczenia, tam w ogóle bardzo dużo rzeczy jest poukrywanych. Kiedy Jakub z Ezawem się tam gdzieś rozliczał, różne te, dlaczego było, gdzie tam różne te liczby wielbłądów, osłów, oślic i tam te liczby są znamienne. 40, 10, 20, 10 i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie w tym rzecz, to nie teraz nie rozgrzebujemy, bo ja tego znam tak po łebkach. Ja nie jestem takim, żeby się tak gdzieś tam właśnie tak od strony takiej technicznej za bardzo zagłębiać. Bardziej chcę życiowo podchodzić, czyli albo mnie coś poucza, albo nie poucza. Jest czas, że gdzieś tam można porozkminiać te liczby, prawda, te wszystkie pełne znaczenia jakieś tam rzeczy, ale to nie teraz, absolutnie nie mam na to dzisiaj prowadzenia, ani na takie rzeczy, to chyba życia by mi zabrakło. Więc tutaj chcę tylko po łebkach jakiś taki przekaz dać, bo tak mi przelatują różne rzeczy, tak sobie myślę, a to jest kompilacja w ogóle wielu, wielu wykładów i myśli, które się gdzieś jakoś spinają. I wbrew pozorom to nie będzie jakiś zwierzyniec, że psy, świnie i osły, to się tylko tak wydaje, że to jest wspólne. Natomiast pamiętajcie, że nachylamy się nad duchowymi rzeczami. I te trzy rzeczy będą, niektóre się upodabniały, spinały. Natomiast to są całkowicie różne, w innych klimatach osadzone będą rzeczy, będę poruszał, nie? Przepraszam. Więc teraz tak. Mamy do dyspozycji osły, czyli nie bądź osłem. Wybieram sobie specjalnie takie trzy, powiedzmy, sytuacyjki, historyjki, żeby coś przekazać. Dość istotnego, bo to jest bardzo istotna rzecz wobec tego, co się dzieje na internecie, na YouTubach, na tej produkcji, że tak powiem, produkcji. Produkcji YouTube'owej. Nie wiem, gdzie jest granica produkcji. Ja się dzielę. Ja nie mam jakiegoś ciśnienia.
siadam, jest wieczór, jestem sam na wyjeździe, więc coś tam nagrywam. Zawsze jestem gotów to wszystko rzucić. Już mnie pan przeczołgał przez różne rzeczy, przed panem przechodzę. Jestem raz, ja nie chcę, raz pan chce, raz co ja tutaj z panem mam, to ja nie wiem, cały czas szukam, pytam i tak dalej. Więc tutaj to jestem wolny. Wierzcie mi, że jestem wolny. Naprawdę urodziłem się bez YouTube'a, bez laptopa, cały nagi, więc po prostu nie muszę, jak to zwykle mówić, musi to na Rusi. Nikt nic nie musi. Robię, bo uwalniam. Jakoś tak pan mnie wprowadził w to wszystko, więc dzielę się, uwalniam. I nawet już nie mam siły do osądzania samego siebie za to, co dobre, bo po prostu nie można całe życie żyć w jakimś cielesnym samoosądzie, czy nie wiadomo czym. No pan mi to dał. No już trzeba być, przejść do porządku na dziennego. No, tak jak już komuś tam powiedziałem, w ogóle będę wplatał takie rzeczy, zanim do osób przejdę. Rozmawiałem z jedną siostrą, fajna, kochana siostra. Nie wiem, gdzieś tam jakiś taki temat się poruszył, że nie pamiętam, gdzieś tam coś takiego padło z motywacją, że no, mi psychoterapeuta nie zalecił, tak jak w Stanach Zjednoczonych, nagrywania. Nie wiem, może niektórzy mają zalecenie, żeby się lepiej poczuć. Nie, nie, w moim przypadku dam radę bez tego nagrywania. Wierzcie mi, że to jest po prostu coś, co się wylewa i życie mi się kończy, więc naprawdę to jest kwestia, szkoda życia, szkoda czasu. Trzeba się dzielić, takie mamy czasy. Że nie każdy gdzieś jest osadzony w jakichś realiach, trzeba iść do przodu, jest degeneracja w świecie chrześcijańskim. Nie będę chodził komuś grzeć ławkę, czy tam na przykład oszczędzać na temperaturze pomieszczeń, bo nachuchałem i byłem z moim 36,6. Nie, 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 nie. Ja idę za Panem i miłość ma być wzajemna. Miłość ma być wzajemna, albo jest coś duchowego i budujemy się w jedno ciało duchowe, albo będziemy się bawić w członkostwa, więc ja nie. Dlatego ja się dzielę z tymi, którzy chcą iść za Panem, niezależnie gdzie siedzą, komu grzeją ławki i w czym mają udział. Nie, ja mówię do braci, do sióstr, którzy kochają Pana Jezusa, którzy są poważni, gdziekolwiek siedzą, bo to nie jest nic złego gdzieś tam być. Natomiast ja mówię o sobie, że mam taki ciężar i troskę, więc się dzielę różnymi rzeczami i tyle. Bierzcie to po lekku. Parę osób, które kliknie, bo wierzcie mi, że jest was około 25. No, a skąd wiem? Ja wiem. Więc ja wiem. Nie patrzcie na liczby tam, na te tam kliknięcia, czy łapki, czy takie rzeczy. Nie patrzcie na to, bo ja mam tu podgląd do statystyki i wiem, ile godzin jest odsłuchanych. Więc jeśli jest godzina jakiejś mojej nawiki czy dzielenia, to tak brzydko mówię, przepraszam za nawikę, no tak kolokwialnie mówiąc, nie, bo w większości uszu to jest nawika, wyłączają po kilku minutach. No ale okej, okay, no to ja, jak ktoś pędzi, to niech pędzi, niech biegnie dalej, nie, no w pędzie życia. Natomiast ja nie zamierzam zadowalać całego świata, tylko po prostu mówię to w eter. Jak Bóg da, to ktoś gdzieś kiedyś kliknie i jednej osobie może pomóc czy zachęcić. Skoro Pan powołuje, skoro Pan pobudził, no to robię. Przecież ile mogę mówić, że to jest dla mnie szaleństwo, do mikrofonu gadać w pustym pokoju. Jestem stary i to jest jakieś... Nigdy nie myślałem, że czegoś takiego dożyję. Ale Pan prowadzi, Pan wprowadza, więc niech Pan prowadzi dalej. I jestem świadom tego, co mówię. Dobrze, wracamy teraz do osłów. I to się dalej spina z tym wszystkim, co ja mówię, z tymi osłami. Bardzo się spina. Wierzcie mi, że zaraz usłyszycie. Wszystko, co przed chwilą powiedziałem, się spina z tym. Chodzi o świadomość służenia Bogu, o świadomość bycia użytecznym. Ale wyścielmy cały temat, zanim konkluzja przyjdzie konkluzja, to trzy obrazki. Pierwszy obrazek mamy, będę tak skakał, 1 Samuela, 9 rozdział, o Samuelu, o Saulu, przepraszam, Samuel to gdzieś tam będzie w tle, ale o Saulu.
Był jakiś mąż z plemienia, 9 rozdział, 1 Samuela. Był jakiś mąż z plemienia Beniamina, któremu na imię było Kisz. Syn Abiela, syn Serora, syna Bechorata, syna Afiacha, Beniaminity, mąż dzielny. Ten Kisz. I ten dzielny mąż miał syna o imieniu Saulu, młodziana, urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego. A o głowę przewyższał cały lud. I teraz Kiszowi, ojcu Saula, zaginęły oślice. Czyli powiedział ojciec do Saula, swego syna, weź z sobą jednego ze sług, idź szukać oślic. I teraz to nie będzie jakieś zbyt głębokie, skoro mamy mówić trochę o osłach, oślicach. Nie będzie to może czasami zbyt głębokie, ale natomiast obrazek jest taki ciekawy, bo ja nie mówię o tamtych bydłach czy o jakichś tam rzeczach, tylko takie trzy jakby takie elementy, gdzie jakby te oślice czy osły odegrały jakąś rolę, prawda? Można pewnie ich znaleźć więcej, ale to przecież nie chodzi o studia teraz nad oślicami. Natomiast tutaj ciekawe jest to, że Pan w jakiś swój suwerenny sposób, ale zobaczcie, od czego się zaczyna. Przecież cała historia 9, cały początek, pierwszy werset, słuchajcie, wszystko zaczyna się od oślic. Czyli jakby Pan aranżuje coś i w suwerenny sposób, że gdzieś sobie łażą tam jakieś te oślice, poszły sobie, pasły się gdzieś tam, nie? No i sobie polazły się, zaginęły trochę, nie? Gdzieś tam wypasali może, nie wiadomo, czy się odpięły. No i teraz idzie Saul. I jak cały, wszystko się teraz zmienia, słuchajcie. Przecież jest Saul, jest Dawid, potem, nie? Przecież jaki ciąg wydarzeń jest. Jaki ciąg wydarzeń. Zwróćcie uwagę, jak walki, jak takie niepozorne rzeczy, co powoduje, że jest sobie jakiś po prostu gdzieś tam przygotowany człowiek, Saul, prawda? Sobie żyje, a Pan ma wobec niego plan. No ale jak to się zaczyna realizować, że przecież później pójdziemy też z tym bratem jednym, o tym gadaliśmy, o tym Samuelu, o zapłacie dla proroka, ale to nie teraz, nie? Generalnie chodzi o to, że idą szukać, tak? Idą szukać, potem przychodzą do proroka pytać się, nie? Więc tutaj mamy oślicę. No i co tutaj? Dużo, dużo, niedużo. No po prostu same oślice nie są w sobie samym sednem, co też jest pełne znaczenia, że nie są same w sobie sednem. Właśnie zaraz wam coś powiem. Ale widać jakiś ciąg wydarzeń. Boży ciąg wydarzeń. To jest ważne, istotne. Pamiętajcie jedno. Biblia jest Księgą Bożą. To jest Słowo Boże, więc jest Boży ciąg wydarzeń. Jeśli ktoś się nakręcił, że ja głupotki czy żarty będę robił, no to wybaczcie, no to mam nadzieję, że chyba tak nikt z was nie myślał, że co ja napisałem, że nie bądź osią, czy jakieś takie śmieszne rzeczy, że pies do budy, no pies do budy, będzie zaraz pies do budy. O świniach tak samo będzie, bo Biblia mówi poważnie o pewnych rzeczach. To są bardzo poważne rzeczy. I teraz mamy tutaj ciąg wydarzeń Boży. Zaginęły oślice. Pan przeprowadza jakiś swój zamysł. Ogromny zamysł. Idziemy dalej, bo już ciężkie minuty lecą, więc nie będę tutaj studiów robił. Przecież wiecie, że Biblię to można całe życie. Kolejny przykład to mamy oczywiście sztandarowy, każdy wie. Tego proroka sprzedajnego. To jest też pełne znaczenia o Bilaamie, bym kiedyś musiał. Trochę Zak o tym mówi, ale to jest jeszcze wciąż niewystarczająco, słuchajcie. Zak ma taką swoją porcję, dobrze tam mówił o tym sprzedajności. Natomiast to są bardzo poważne sprawy. Znamienne jest to, że on był prawdziwym prorokiem, miał kontakt z Bogiem. Natomiast zaprzedał się, czyli to nie był fałszywy prorok. To był sprzedajny prorok. Rozumiemy to, nie? Czyli nie mówił zamysłów swojej głowy, nie? Nie w tym sensie, tylko on po prostu zaczął, mimo że miał kontakt i był jakimś namaszczonym prorokiem,
to jednak za pieniądze zaczął po swojemu interpretowywać, czyli już nie przychodzić do Boga, nie? Albo ignorować Boga, tak jak Zak powiedział. Ale dobra, wracamy do oślicy. Przykład Bilama. Czwarta Mojżeszowa, około 22 rozdziału. 22 rozdział, 21 werset. Wstał Bilam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi. I uwaga, i zapłonął Pan gniewem, że poszedł, a anioł pański stanął na drodze jako jego przeciwnik. On zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bilam zaś bił oślicę, by ją zawrócić na drogę. Czyli on nie widział tego anioła, nie? Wtedy anioł pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony, gdy oślica, zobaczywszy anioła pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła nogę Bilama, a on bił ją znowu. Anioł pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie można go było wyminąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bilamem już. Wtedy Bilam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bilama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? Bilam zaś odpowiedział oślicy: dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie. Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Straszne, nie? Kim był ten Bilam? Straszny człowiek z nieprzemienionym sercem. Straszny człowiek, sprzedajny. Wtedy oślica rzekła do Bilama: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dnia? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł: nie. Wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bilama i ten zobaczył anioła pańskiego, przepraszam, stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na swoją twarz. I rzekł do niego anioł pański: dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicę? Zauważacie? Sam anioł pański mówi do niego oślicy: przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. Oślica mnie widziała i 3 razy przede mną ustępowała. Gdyby nie była ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił, a ją zachował przy życiu. I tak dalej. Więc to by było tutaj tyle, że Pan otworzył usta oślicy, nie? Niesamowite w ogóle, nie chcę się tu rozpływać. Natomiast miałem ciągnąć wątek oślic. Kolejny przykład to mamy Mateusza 21:2 albo w ogóle 21. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, tak w Warszawce, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał 2 uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywieźcie mi je. A gdyby wam ktoś coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili tak, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślice i źrebie i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. Ale to się nie kończy jeszcze, bo w ogóle to się spina. Miałem 3 przykłady podać, ale to jest proroctwo w ogóle jeszcze z tego kawałka, gdzieś to było,
o tych plemionach. Nie wiem, czy to nie było błogosławieństwo. Gdzieś tam zaraz zobaczę, poczekajcie. No, znalazłem. Trochę to potrwało, nie myślałem, że tak daleko to jest. To już w pierwszej Mojżeszowej, kiedy są wymienieni, nie wiem, co to było. Błogosławieństwo, chyba dobrze mówiłem. Wezwał Jakub, 49 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Nie wiem, czy to jest błogosławieństwo. Potem wezwał Jakub synów swoich i rzekł: zbierzcie się, oznajmił wam, co was spotka w przyszłości. Aha, takie proroctwo jakby. Zgromadźcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego. Czyli już mówi tak o Jakuba, słuchajcie Izraela. Czyli dwa imiona wymienił, nie? Właśnie po tej swojej całej historii, po tej przemianie Boga na nowym imieniu, nie? To jest ciekawe, że mówi z tej pozycji tego, który coś przeszedł, doświadczył i dostał nowe imię Izrael, nie? No to jest w ogóle odlot. To można tutaj, wiecie, pływać, ale nie to. Do czego zmierzałem właśnie z tymi osiołkami? Widzicie, jak to można, jak to się wszystko spina totalnie? Muszę wam taki wykres kiedyś pokazać, jak to ktoś zrobił. Zaledwie 35 tysięcy ponad wersetów, jak się spinają przez całą Biblię. Ale dobra, słuchajcie, tu są te takie jakby proroctwa wobec tych wszystkich pokoleń, Judy, tych 12, nie? I teraz tak o. Ciekawe, że przy Judzie to jest, nie? Słuchajcie, szczenie lwie. Patrzcie. 9, czyli 49,9. Szczenie lwie. To jest pełne znaczenie. To są proroctwa ponadczasowe, słuchajcie. Juda, synu mój, z łupu, synu mój, się podniosłeś. Czai się jak lew i jak lwica. Któż go spłoszy? Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego. Aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Widzicie? Zapowiedź Jezusa. I teraz uwiąże ośle u krzewu winnego, a młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej. Wypierze w winie szatę swą, a w krwi winogron płaszcz swój. No. Dobra, bo to można odlecieć, słuchajcie, odlecieć. Dobra, ja muszę przechodzić do mojej konkluzji, przecież to jest w ogóle Biblia. Oj, 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 oj. No dobra, słuchajcie, z czym ja w ogóle do was przychodzę? Z czym ja przychodzę? Nie bądź osioł. Czyli, co ja chcę wam powiedzieć? Chodzi o świadomość naszą taką, że Bóg używał różnych rzeczy w Starym Testamencie do przeprowadzania swojej woli. Był na grzbiecie oślicy Bilaam, sprzedajny prorok, symbol sprzedajnych pastorów, proroków dzisiejszych, którzy wymysły swego serca objawiają ludziom swojej głowy. Nie mają kontaktu z żywym Bogiem, nie mają podobieństwa do Jezusa Chrystusa w swoich patetycznych przemowach i tych różnych rzeczach. Więc to jest taki Bilaam. I teraz Pan musiał użyć osła, oślicę, żeby zastopować tego szalonego szaleńca dzikiego, który chciał, jakby miał miecz, to by zabił oślicę. Szalonego człowieka. Oślic używał po to, żeby wyprowadzić Saula z jego domu, żeby szukał ich i potem przeprowadzić swój zamysł Bóg. Ostatecznie Jezus używa oślic, żeby wjechać do Jerozolimy. Teraz dlaczego ja mówię nie bądź osioł? Chodzi o to, że mamy takie rozkminy, rozważania. Wy macie poszukiwania, ja mam poszukiwania, ja już tak bardziej to wszystko duchowo rozbieram. Ale powstają takie, jakby rozmawiam z niektórymi, cały czas się pojawia pewna taka
myśl czy zapytanie, jak się poruszać pośród tych wszystkich nauczycieli, kaznodziei, pustogadułów. Może ja będę zaklasyfikowany do kogoś przez pustogadułę, no ale tysiące słów się mnoży, prawda? I niektórzy rekordy biją. Jak się poruszać w tym wszystkim, nie? Wiecie co? Tak jak jest napisane, że Pan może wzbudzić proroków z tych kamieni, tak? Kamienie mogą krzyczeć. A Pan też może osłów używać. Tylko mój apel do tych, którzy mnie słuchają, właśnie jest taki, że nie bądź osią. Że jest napisane, nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pana. Ale dlaczego? Przecież mógłbym od razu wam powiedzieć, nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pana. Po co to wszystko o tych osłach? A no właśnie tylko po to, że jak to się w Polsce mówi, z braku laku dobry kit. Nie? Czyli Pan działa na różnych płaszczyznach i teraz pytanie powstaje, dlaczego Pan używał tego, czy tamtego na jakimś pułapie, że był czas fascynacji tym, czy tym, ale idziemy dalej, nie? Że był czas łykania wiedzy, teorii, dogmatów, ciekawostek intelektualnych, podkręcania intelektualnego, potem próbują ci ludzie uduchawiać się, podczas gdy dalej są intelektualni, tam nie ma w ogóle namaszczenia, są przegadane tematy, więc to o tym potem kiedyś powiem. Natomiast no nie bądź osią, bo Pan użyje księdza z dobrym kazaniem, Pan użyje tego czy owego domniemanego brata, prawda, z kazaniem, bo wiedzę mówi. Ja też mógłbym przekazywać pewne jakieś ciekawostki, ja tak bardziej się zastanawiam, czy powinienem siadać teraz, tu, z tym, z czym, podczas gdy mam większe, lepsze rzeczy do roboty niż te osły, psy i ten. No jakby tak już tak zapuściłem, bo to są takie tematy, powiedzmy, do głębokie, dość istotne, świnie, czyste, nieczyste, przeżuwacze. Do tego będę chciał wrócić, nie? Poruszyć trochę kwestii psów, ale to może też nas zabezpieczyć, wyczulić, nie? Po prostu wyczulić, że takie rzeczy mają miejsce. Czyli żebyście zrozumieli, że to, że ktoś mówi, czy na pewnym etapie działa, czy że ktoś tam idzie i się karmi. Ja nie wiem, ja nie mam na wszystko odpowiedzi. No Pan używa, no. Było słowo, nakarmiło cię, doprowadziło się do pewnego momentu, na pewnym etapie zostawiłeś to, bo ile można mleka, albo ile można umysł karmić, prawda? Dlatego ja mówię właśnie o osobistej relacji, żeby nie gubić tego, żeby gdzieś chodzić, radować się, że w tejże nadziei zbawieni jesteśmy. No przecież ile można głowę faszerować? Czy ja mam tu robić też za kanał taki przekaźniczy? Takie ciekawostki dużo wszędzie, gdzieś indziej znajdziecie. Jak coś użyłem, to tylko po to, żeby jakiś przekaz był, żeby na coś zwrócić uwagę. Nie, nie bądź osią. Nie? Nie bądź takim, że ja też słucham poważnie, serio wszystkich tych kazań i słucham i myślę, że miałem jakąś bojaźń kiedyś, ale teraz jeszcze mam jeszcze większą, bo z kilkoma z was już gdzieś się skontaktowałem i jest to dla mnie też zbudowaniem i radością. Nie wy jedni, ja mam tutaj żywych ludzi, z którymi chodzę. To wiem, jak Pan się porusza, jak Pan rośnie, nie? I te rzeczy, które używamy ze słowa, to są dla radowania, dla wzmocnienia, dla przeobrażania nas. My mówimy sobie najgłębsze rzeczy z naszych myśli, intencji, z zamysłów jakichś obnażamy, każdy sam się spowiada, mówi, co w nim, jak to grało rolę po prostu. To są piękne rzeczy, że możemy się dzielić tym, co w naszych sercach się dzieje, nie? Bo przecież chodzimy przed Bogiem. Oczywiście, że nie na forum i nie tutaj ja będę wam mówił, ale to są takie, że macie dwóch, trzech wokół siebie gdzieś może, nie? I nie jest to piękne w ogóle z tak zwanym przyjacielem w Panu coś powiedzieć, nie? Te największe rzeczy takie skryte, że tam, ale pomyślałem. Jest napisane taki słowo, werset, że tym, że orężem obalamy każdą myśl, która podnosi się przeciwko poznaniu Chrystusa. To jest taki sztandarowy werset w moim życiu, wiecie? Kiedy serce wasze jest pilnowane tym orężem,
tą mocą Bożą Słowa Bożego. Wiecie, że myśl każda, która się podnosi, że kiedy zostaliście zbawieni, i ja, kiedy zostaliśmy zbawieni, to poznawaliśmy Jezusa. I teraz, tak jak, bo ja nie będę wam mówił imię nazwisk, nie? Z przerażeniem mówię, studia robię, tam słucham czasami na kogoś, tam daję prędkość odtwarzania 1.5 albo 1.75, bo to ja nie mam czasu tych głupot słuchać, ale słucham. Potem trochę sobie pauzuję i słucham. Gdzie jest to namaszczenie, prawda? Gdzie jest prawda? Gdzie jest kilka zdań, słów namaszczonych, nie? Więc właśnie to jest to, że jest tylko wiedza, wiedza i wiedza, nie? Duchowe rzeczy. Natomiast gdzie jest to, że kiedy poznaliśmy Pana, to On nas zachwycił, On nas zauroczył, nie? I gdzie jest ten wzrost? Kiedy dzwoni mi siostra i właśnie w jakimś zdaniu dosłownie powiedziała o tej dążności, o poszukiwaniu Pana, o tej tęsknocie, mi więcej do szczęścia nie potrzeba. Jak takie coś słyszę. Słuchajcie, ja nie muszę nic więcej już wiedzieć. Po prostu naprawdę jak takie coś słyszę. To jest dla mnie coś pięknego. Usłyszeć od kogoś, jak tęskni, jak idzie za Panem, jak chce Go szukać. No. To jest, mówię wam, to jest się maniak do tych kazań, do tych wszystkich religijnych zgromadzeń. Oj, jeszcze kiedyś wam nagadam na te kościołowanie, na te kościoły. No. Dobra, słuchajcie, z oślicami to tyle, że nie bądźmy osłami, które Bóg będzie wykorzystywał bez naszej wiedzy. Że Bóg będzie... Że z braku laku, no, że moje słowo kogoś zbudowało, a ja będę stratę ponosił wieczorem, czy będę żył drugie życie. Słuchajcie, katastrofa, po prostu katastrofa by była. Katastrofa. To jest chyba najgorsza rzecz, jaka by mogła być. Mówić o Panu, takie różne rzeczy doświadczać, a potem za chwilkę się zapierać, za chwilkę gdzieś upadać. Tak trzeba się pilnować bardzo. Wyobrażacie sobie, żeby być takim osłem? Po prostu pousługujesz, ponagrywasz. A potem gdzieś się zatracisz i co? Ja będę tym osłem, Pan cię użył jak osła. Nie bądźmy osłami, bądźmy synami, dziećmi bożymi, bądźmy w pełni świadomi, do czego nas powołuje. Miejmy czyste serca, na bieżąco, prawdziwe. Pilnujmy się każdego dnia z chwili w chwilę. No. Sam nie wiem, wiecie, chyba czasami to jest tak, że mówią, że w duchu zaczął, na źle skończył, a tu chyba na odwrót. Chciałem wam zrobić, uskutecznić produkcję z zaległym jakimś tam osłem. Taki byłem już trochę zmęczony, a teraz na odwrót, ja się sam ożywiłem i tak w taką nostalgię popadam, że jeszcze za chwilę, a to się zrobi jakieś słowo ciężaru. Dobra, drodzy moi, kochani, moi słodcy, po prostu... No i tak za tym stał ciężar jakiś. No po prostu nie bądźmy osłami, nie patrzmy na tych wszystkich. I jeszcze jedno, podkreślę, podbiję i nudzić, powtarzać mi się to nie nudzi. Dla was zaś to jest zabezpieczeniem. Czytajcie słowo, wyłączajcie to wszystko, ograniczajcie. I dopiero wtedy nabierzecie. Czasy są ostateczne. Dużo rzeczy się nowych dowiaduje. Mało oglądam jakiś ten, ale ja mam, nie będę wam mówił o moich technikach, po prostu mi dużo nie trzeba, jestem tak daleko, że mi dużo nie trzeba, to są sekundy, naście sekund, różne rzeczy, ja już nie mam czasu na te rzeczy, wszystko to jest ze świata, już to wiem, ale teraz to świeższe, nowe rzeczy, mnie to nie zaskakuje, tylko co wam chcę powiedzieć, słuchajcie, bo nie chcę być tutaj tubą światową jakiejś propagandy, z kim pogadam, to pogadam, natomiast słuchajcie, uważnie, to jest bardzo ważne, co wam powiem, bo ten, może jak Bóg da, to już prawie przechodzę na pewne ciężary. Zobaczcie, że ziewam. Powiem wam taką rzecz. Słuchajcie. Trzymajcie się bardzo mocno Pana. To, co ja wam tutaj mówię i to, co ja robię, to jest pewna sfera,
Dużo miałbym wam do powiedzenia. Nawet nie wiem, kto jak to znosi, kto jak to słucha. Z 25 osób, z 20. Może ta liczba gdzieś urośnie, potem do 50 ktoś wysłuchał. No to dobrze, no wysłuchał ktoś, nie? Natomiast mam kontakt z kilkoma, słuchajcie. Wszystko się sprowadza, to nie są już banały. Zwycięzca to ten, który nie miłuje życia duszy swojej. To ten, który się chowa niczym w skorupce, ale to nie jest taka psychologiczna skorupka, jakaś depresanci, czy nie wiadomo kto, nie. To jest uświęcanie się. To jest uświęcanie się, to jest ignorowanie totalne świata. Tak, to jest ignorowanie. Nie możesz kochać Pana i tam trochę się interesować. Nie. Po prostu oczyszczanie. Totalnie nie jesteśmy za łajno, za gówno. Nie, przepraszam, to za mało powiedziałem. Ignorować to jest za mało. Paweł powiedział to dosadnie. Paweł powiedział tak. Przepraszam, byłem zbyt miętki. Wybaczcie. Sorry, przepraszam. To ja byłem miętki i prawie liberalny. Paweł z Tarsu powiedział jasno. No właśnie, trzymajmy się Biblii. Paweł z Tarsu, mój drogi brat, powiedział dosadnie. Słuchajcie. Wszystko uznaje za łajno. Wiecie, te właściwe tłumaczenia, nie? Te, nie ta warszawka chyba, tylko te inne. Tam jest tylko wszystko uznaje za łajno wobec poznania, wobec doniosłości, jaką niesie poznanie. Wobec, aha, właśnie, wobec doniosłości, jaką niesie poznanie. Rozumiecie? Czyli tam to jest łajno, a tu jest ten ogrom doniosłości, jaką niesie poznanie Jezusa Chrystusa. To jest to nasze osobiste poznawanie. Rozumiecie? To jest właśnie tak, że poznajesz Pana, tam to wszystko jest za łajno. Rozumiecie? Tak to działa, nie? Że kiedy się nakierowujemy na Pana, wszystko musi zostać w tyle. Musi to zostać w tyle. Tak się nie da. Na dwa fronty, na dwie strony. Więc tutaj teraz o to chodzi, że jest szum, rwetes, jest dużo w świecie chrześcijańskim podróbek. Kiedyś się tym zajmę, chyba zrobię godzinę, tylko na to wam poświęcę troszeczkę. Albo będę wracał do tego. Nie wiem, muszę być ostrożny, nie operować, muszę was zabezpieczyć. Jak zabezpieczyć? Tylko powiedzieć tak. Modlitwa, czytanie słowa osobiste też i trwanie. Poznawanie Pana. Panie, pokazuj mi się. Chcę mieć czyste serce, Ciebie widzieć. Chodzi tylko o Twoją duszę. Twoją, Twoją i Twoją. Nie chcę kogoś pominąć z imienia, więc wiecie, kto do mnie dzwoni, pisze. Niektórzy nie dzwonią, nie piszą, ale też słuchacie. Kilka osób więcej, tak? Więc nie będę z imienia. Chodzi o Twoją duszę. Jedna, jedyna dusza. Ty. Tylko Ty. Dlatego zrozumiejcie, że w tym kontekście tego odcinka, tego co mówię, później troszeczkę więcej zrozumiecie. Jak ktoś wysłucha jedno zdanie i będzie chciał mnie ocenić, osądzić, no dobrze, no to co mnie to obchodzi w ogóle, nie? Tak jak komuś powiedziałem, co ty po jednym odcinku chcesz mnie osądzać, po trzech? Że coś powiem antykościołom? No, chromole tam jakieś kościoły. Nawet raz, że to jest niebiblijne słowo, dwa, że mnie to nie interesuje, bo nikt mi nie udowodni. To jest takie, tacy pokrętni ludzie są bardzo od psychologii i nie będę mówił więcej, natomiast słuchałem długo. Duch mój ledwo to znosił, ale musiałem. Jest bardzo wyrafinowane. Słuchajcie, tym bardziej ja będę zachęcał. Nie chcę robić za exposera, bo to nie na tym właśnie, to jest ta delikatność. Pan dlatego był delikatny. Wobec tych wszystkich ludzi dookoła podchodził. Mam w innym odcinku, później wam puszczę, tego właśnie Samarytanina i faryzeusza. Jak tam Pan go oprzedł. Nie wchodził na jego front i na jego linię mentalną, że powiedzieć, że nie, tak, albo kłócić się na słowa, tylko coś ujął go z inną stroną, schwytał go w pułapkę. Więc ja, pułapka dla tych niewiernych, co fałszują, to wszystko jest jedna, dla tego złego, który czyha na waszą wiarę, słuchajcie. No to mnie nie obchodzą ci ludzie. Zostawcie konkol, zostawcie, niech rośnie. Ja nie chcę się tym zajmować. Ja chcę się zająć tymi, którzy mnie słuchają, kilkoma osobami. Modlitwa i osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. Nikt wam nie będzie gitary zawracał i mydlił oczu. Pamiętajcie, małe drobiazgi będę wam zdradzał. Małe drobiazgi, czyli tak.
patrzycie to, co już wam mówiłem. Czy ktoś przynosi wam wiarę, nadzieję, miłość? Sam Duch Święty będzie wam pokazywał, co jest z duszy. Czy wy tylko intelektualistów słuchacie, bardzo wyrafinowanych, z językiem duchowym, bla, 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 bla. Już połapałem, ja wiem tylko, komu ja to będę mówił, jednej, o dwiem osobom. Nie będę tego mówił, nie będę nagrywał. Nie będę się zniżał do tego poziomu właśnie. O to chodzi, że jest poziom wyżej. Ja nie widzę tego w Biblii. Paweł kiedyś wspomniał kogoś i tak samo o psach wspomniał Piotr. Mało jest wymienionych tych nazwisk i imion, tak? Himeneusz, który chyba był Himeneusz, który zabrania jeszcze tam innym spotykać się, nie? No to był wymieniony aż tak, nie? Może warto gdzieś kiedyś wskazać, a może powinienem, może będę? Nie wiem jeszcze. Na razie nie mam jakiegoś takiego odczucia, bo część z was, dużo, część z was, niektórzy słuchali, słuchają, więc o to chodzi. Więc co z tego, że ja ci powiem fizycznie do słuchu imię, nazwisko, jak ty jeszcze go słuchasz, bo jeszcze ty tego nie widzisz. No właśnie, bo zobaczysz dopiero wtedy, kiedy będziesz znał Pana. Jak lepiej poznamy Pana, Jego głos i będziemy Go widzieć, to będziemy widzieli brak podobieństwa w kimś. Bo to, że ktoś ci kilka tysięcy słów wypowie na jakiś temat, to czasami potrzeba jakiegoś wykładu w godzinę, tak? Dobra. Natomiast czy tam jest podobieństwo? Tak to mówią, najciemniej pod latarnią. Czyli właśnie o to chodzi, że dalej to jest to samo, dalej to samo. Ja widzę już po latach, że to są tak naprawdę strasznie cieleśni ludzie, zmysłowi, zmysłowi. Nie ma tej nabożności, nie ma tej pokory, nie ma, nic się nie zmienia przez lata, nic się nie zmienia. Więc nawet gdyby takie kryteria zastosować, nie bądźmy osłami. Nie bądźmy tymi, którzy nie upodabniają się do Pana, nie znają Go, Jego woli. Lepiej być cicho, cichutko, umrzeć, czekać na odwołanie Pana. Ale w tej gotowości, że będziemy porwani. W modlitwie. Do tego będę ostatni kiedyś odcinek zrobię. Bracia i siostry, specjalny na modlitwę. Specjalny, może to się połączy z tymi nie bądź baba, mam zaległy temat, nie bądź baba. To jest bardzo ważny temat. To brzmi tak śmiesznie może, ale słuchajcie, będę chciał tylko takie, powiedzmy, takie zapowiedzi teraz, jak wspomnę. Okularów nie mam, wszystko mam rozmazane. 42 minuta. Będę chciał wam takie przedsmaki tylko dać. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy kobietami tak naprawdę. To a propos tego gender całego. Ja wam opowiem o duchowym gender. To jest tylko przedsmak, słuchajcie. O duchowym gender wam powiem. O płciach. Bracia i siostry, wszyscy jesteśmy kobietami. Więc kobiety powinny być teraz nobilitowane. A mężczyźni powinni teraz być nobilitowani. Widzicie? Widzicie to? Bo jesteśmy nobilitowani przez Pana do oblubienicy. I to tylko tyle. Z Bogiem.